Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dialog Jezusa z faryzeuszami pokazuje bardzo ważną kwestię dotyczącą wiary. Żywy Bóg jest jedynym, który daje wolność, a wiara jest jedyną przestrzenią, która otwiera przed nami nieograniczoną niczym perspektywę. Otwiera nam drogę, tak jak otworzyła drogę Abrahamowi. Kiedy wczytamy się w historię Abrahama, zrozumiemy, o czym mówi dzisiaj Jezus. Za każdym razem, kiedy jego współtowarzysze przestawali go słuchać, popadali w niewolę grzechu. Historia Abrahama powtarza się dzisiaj i w naszym życiu. Odchodząc od Boga, zostawiamy wiarę za sobą i popadamy w stany, które prowadzą nas w pułapkę subiektywnych odczuć i sądów. Spróbujmy w tych ostatnich już dniach Wielkiego Postu pomyśleć o drodze naszej wiary. Ile w sobie mamy stałości, wierności? Ile jest w nas refleksji? Czy otwieramy się naprawdę? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.